Niski budżet, więc wyrazy dźwięku naśladowcze też są niskiej jakości. Ale w temacie. Pójdziemy sobie z Majerem ulicą i zobaczycie, co się dzieje, jak Majer idzie ulicą. Nie będę dużo mówił i tak mnie nikt nie usłyszy. Niech ulica odpowie. Dzień jak co dzień, spacer musi być. Najlepiej intensywny. Raz Majer biega luzem w polach, raz idziemy ulicami, chodnikami. Dzisiaj jest właśnie taki dzień. Chodź Major. Majo. Majer jak zwykle skręca za każdym ciekawym zapachem. Znalazł coś. Pewnie kota. No kot. Czarny kot przewiódł drogę. Chodź, zostaw biednego kota. No chodź. Ponieważ kot pobiegł, więc Majer też się ruszył. Gdyby kot się nie ruszył, Majer by go zostawił. Zaczęło się. Tylko tyle. Zazwyczaj jest tu głośniej, gdy idziemy z Majorem. Część psów pewnie też poszła na spacer albo siedzi w domu. Tam inny owczak niemiecki chyba się zaputał. Czai się na Majora. Ładna, ale głośna. Najgłośniejsza na całej ulicy. No, to się dzieje, gdy idziesz z psem ulicą, zwłaszcza na wsi. Kolejny. Idziemy, Majer, idziemy. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.